Państwo, przed nami czas świąt Wielkiej Nocy. To czas bardzo ważny dla chrześcijan. Ale te święta w tym roku będą wyglądały zupełnie inaczej. Nie będzie kościołów pełnych ludzi, nie będzie tradycyjnej drogi krzyżowej, procesji, tradycyjnego święcenia pokarmów. Te święta będą wyglądały inaczej. Nasza rzeczywistość w tej chwili wygląda inaczej. Ale ta rzeczywistość nie może nas przerażać. Ten czas musi nas wzmocnić, musi dać nam siłę do budowania naszego codziennego życia, do wzmacniania więzi międzyludzkich. Kochani, niech na te święta towarzyszy nam zdrowie, wzajemne zrozumienie, współpraca. Zakopmy topory wojenne. Zapomnijmy o podziałach. Bądźmy razem. Bądźmy razem, kochani. Wesołych świąt.